ruszyła kolejna odsłona wyścigów na rowerach górskich dla amatorów Mazowia MTB Maraton. Nowy sezon zainaugurowano w Otwocku. Dlatego, że blisko Warszawy, dlatego, że świetne trasy, dlatego, że szeroki stadion, dlatego, że trasa jest, możemy ułożyć ją bezpiecznie, dlatego, że podłoże, o dziwo, jest znakomite na jazdę wiosenną, jesienną i zimową, bo są to suche lasy, klimaty sosnowe, takie tak zwane słynne, natomiast są to świetne tereny do trenowania na rowerze przez okrągły rok. Organizatorzy przygotowali dla uczestników 4 dystanse, najkrótszy liczył 9, a najdłuższy 70 km. Mimo trudnych warunków atmosferycznych na starcie stanęło blisko 1500 miłośników jazdy na dwóch kółkach. Przyjechałem zrobić trochę zdrowia, trochę się rozruszać. Trochę pogoda spłatała nam figla, ale myślę, że będzie dobrze podczas jazdy, będzie cieplej. I jest fan po prostu, jest zabawa. Świetne, fantastyczne oderwanie się od codzienności, od tego, co codziennie trzeba robić z mniejszą lub większą przyjemnością. Tu jest po prostu fan, jest zabawa, jest świetna atmosfera, wspaniali ludzie, zresztą słychać i widać. Do tej pory 25 lat biegałem, a teraz mi kolega nam mówi, że od 5 lat zacząłem w ogóle na rowerku jeździć. No i tak się wciągnął mnie właśnie też w te zawody, no i złapałem bakcyla, jak to się mówi, i super sprawa. Na najkrótszym dystansie hobby pierwszy na metę wjechał Mateusz Pomaski z Wołomina. Była fajna trasa, 9 km, 2 km na początku były szosy, tak to cały było las. Bez żadnych podjazdów, w niektórych miejscach trochę piachu było. W wyścigu fit o długości 24 km triumfował Robert Salwin z Legionowa. Trasa ogólnie bardzo fajna. Niby, że popadało tego to deszczu i śniegu, tak? Jednak piach był odczuwalny, tak jak zawsze na otwockich trasach od 3 lat. Zawsze tutaj jest jednak piasek. Wyścig mega liczący 46 km wygrał Tomasz Szala z Warszawy, a na najdłuższym dystansie najlepszy był Wojciech Halejak. Kolejna odsłona Mazowia MTB Maraton 15 kwietnia w Piasecznie.